dla siebie nawzajem. Z psalmu 96 nasza modlitwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zaśpiewajcie dla kosmosu pieśń nową. Śpiewaj umiłowanemu, cała ziemio. Śpiewajcie Stwórcy i błogosławcie Jego imię, które jest ponad wszelkie inne imię. Śpiewajcie chwałę wspaniałemu dzień w dzień. Ogłaszajcie wspaniałość promieniującego wszystkim narodom. Ogłaszajcie cudowne dzieła miłości wszystkim ludom. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ta konferencja, która jest w dużym stopniu przez Was przygotowana, która składa się przede wszystkim z Waszych pytań i z moich ewentualnych odpowiedzi. Zacząłem w ten sposób, ponieważ pytań jest tyle, że gdybym miał je wszystkie przeczytać, no to już spora część tej konferencji byłaby co do czasu zajęta. Postaram się jednak, na ile potrafię, odpowiadać na te pytania i w takiej mierze, i w takiej części, w jakiej zdołam. Mając na uwadze ten czas, który mamy przed sobą. Pomyślałem o tym, że dzisiaj jakby mija praktyka zadań domowych. Wyście mi zadali takie zadanie domowe, które tylko potwierdza, że one są konieczne. I za to Wam bardzo dziękuję, bo to jest Wasz feedback, jak się popularnie mówi, Wasza informacja zwrotna. I w świecie, jak lubiał powtarzać także nasz niedożałowany przyjaciel Krzysiu Grzywocz, ksiądz, który zaginął w górach, w świecie nie brakuje dobrych odpowiedzi, w świecie brakuje dobrych pytań. Za te pytania Wam dziękuję. Usłyszałem w nich Waszą troskę o siebie, o drugich, o Kościół. Naprawdę dużo miłości w tych Waszych pytaniach słyszałem. Przejęcia, także szukania, zgłębiania, dociekania. I idźmy tą drogą cały czas. Przede wszystkim pamiętając o tym, że wszystko dzieje się w procesie. Nie ma prostych, łatwych, punktowych odpowiedzi. Takie w rodzaju poradnika amerykańskiego. Co zrobić? Jak radzić sobie? Te pytania są oczywiście wyrazem naszych poszukiwań, ale bądźmy cierpliwi, pokorni. Ja także będę w tym moim odpowiadaniu taki, bo pokora to miłość do prawdy, to umiłowanie prawdy, a prawda jest taka, że nikt z nas, ja być może tutaj jeden z pierwszych pośród Was, nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Te pytania będą z różnych terenów naszych poszukiwań. Niektóre są ze sobą połączone, ułożone, ale jest bardzo dużo pytań rozbieżnych, więc pozwólcie, że będę czytał po kolei tak, jak je przeczytałem sam, położyłem z powrotem w koszyku. Czy odpowiedzią na Kościół otwarty jest Kościół zamknięty? Jak rozumieć unikanie spoufalania się ze światem pozbawionym ducha w kontekście Jezusa jedzącego z celnikami i grzesznikami albo misjonarzami zaczynającymi pracę od wejścia w lokalną społeczność? Nie ma Kościoła otwartego. Nie ma Kościoła zamkniętego. Kościół jest jeden. Kościół Jezusa Chrystusa. Nie ma dwóch, trzech różnie określanych kościołów
Co więcej, Kościół o sobie ze śmiałością mówi, ale pokorą, że jest to Kościół święty. Dlaczego? Dlatego, że ten, który nas umiłował, jest święty. Jedyny święty. Nas, grzeszników. Kościół grzeszników i święty Kościół oznacza, że ten, który jest jedyny święty, umiłował nas. Jesteśmy w drodze do świętości. W jaki sposób? Przez zjednoczenie z Nim. Drodzy, to jest odpowiedź, którą zawsze daję i tę samą, i z mocą to podkreślam. Nie dajcie się wprowadzać w takie czy inne rodzaje, nawet nieintencjonalne, ale w myśleniu podziałem. Bo sposób myślenia kształtuje nasz sposób działania. Piękny przykład tutaj został dany. Jezus idzie do celników i grzeszników. Ale Jezus idzie także do Szymona Faryzeusza. Do tych, którzy uważali się za najbardziej religijnych, przykładnych. W Ewangelii znajdziecie wiele miejsc, w których zobaczycie Jezusa u wszystkich. Jezus jest dla wszystkich. Bo po to przyszedł na świat, posłany przez Ojca, aby wszystkich przyprowadzić do Ojca. To pobrzmiewa dalej w waszych pytaniach, więc już to podkreślam. W intencjach, w sercu Ojca, mogę ze śmiałością powiedzieć, że taka jest Jego intencja serca, jest, by wszyscy zostali zbawieni. Wszyscy bez wyjątku. Już nie tylko wszyscy w Kościele, tym jednym Jezusa, którzy różnie myślą, różne odpowiedzi dają na wiele pytań. Jezus modlił się o jedność. Ale także chce zbawić tych, którzy do Kościoła nie należą. Którzy z perspektywy Kościoła są w Kościele, jeśli szukają szczerze prawdy. Już są w ramionach Kościoła, które są ramionami Ojca. Kościół to nie jest pomysł człowieka. To nie jest pomysł ludzki. To jest pomysł Boży. To jest Boży Kościół. Jego ramiona sięgają i są otwarte na wszystkich. Ludzi różnych kultur, różnych wierzeń, różnych religii. Co nie relatywizuje wartości Kościoła. Jako ksiądz z całym przekonaniem, uczciwie i szczerze w kontakcie z moim sercem powiem, wierzę. Wierzę, że pełnia darów ku zbawieniu została mi dana w Kościele. Dlatego jest nazywany katolicki, bo powszechny. Powszechny. Powszechnie w Kościele wszystko jest dane. Natomiast tajemnicą już serca Boga i tych, którzy do Kościoła nie dotarli, jest to, jakimi drogami On stara się do nich dotrzeć, bo wszystkich pragnie przyprowadzić do siebie. A ja, mówi Jezus, kiedy będę wywyższony, wszystkich przyciągnę do siebie. Oczywiście pozostaje po naszej stronie odpowiedź na Jego pragnienie powszechnego zbawienia. I ta odpowiedź jest absolutnie, nazwijmy to tak, obwarowana moją wolnością. Bo jeśli ma być to odpowiedź miłości, miłością na miłość, nie ma innej. On jest miłością. I z miłości chce nas wszystkich przyciągnąć do siebie, to w tej odpowiedzi miłości nie może zabraknąć wolności. Nie ma miłości tam, gdzie jest zabierana wolność. Dlatego oto stoi u drzwi i kołacze. Wczoraj przypominałem te słowa. Jeśli ktoś mi otworzy drzwi, wejdę i będę z nim wieczerzał. Skąd pochodzą złe myśli, kuszenie lub kiedy złe myśli o bliźnim lub kiedy źle myślimy o bliźnim?
skoro zły duch nie ma wglądu w nasze myślenie, nie ma wpływu, czy nie ma wglądu? Otóż antropologia chrześcijańska mówi od pierwszych wieków, tutaj posłużę się chociażby Ewagriuszem z Pontu, mówiliśmy o nim w publikacji, właściwie cały rozdział poświęciłem tej jego wybitnej nauce na temat logismoi, złych myśli. Bóg, stwarzając człowieka, obsypał go wieloma darami. Jednym z nich jest rozum. Jest dziełem Boga w nas. A zdolnością rozumu jest wytwarzanie myśli. Nasz rozum ma wiele zdolności. Racjonalizowania, selekcjonowania, syntezy, wybiórczości. Wiele zdolności. Myśli, które pochodzą z rozumu, trzeba przyjmować jako wielki dar Boga, że myślimy. Ale poza Bogiem, odkąd pojawił się grzech, wszystko jest dwuznaczne. Ta dwuznaczność nie pochodzi od Niego. Pochodzi z tego pęknięcia, które zostawił w nas grzech pierworodny. I dlatego po pierwsze muszę mieć świadomość tego, że moje myśli pochodzą ze zranionego umysłu i mogą też być, pozwólcie na to określenie, mówimy to sami, poronione pomysły. Skąd one mi się wzięły? Muszę być świadomy tego, że moje myśli mogą chorować, mogą być zranione. Ale to nie oznacza, że mój umysł jest chory jako taki. Nosi w sobie oczywiście tą ranę, ale jako taki stworzony przez Boga jest dobry. I dobrem wielkim jest, że wytwarza myśli. Muszę jednak pamiętać i rozeznawać, które pochodzą z tej przestrzeni mojego życia, która jest zdrowa, a które pochodzą jako na przykład promieniowanie mojej rany. Na przykład coś mnie boli i moje myśli zaczynają boleć kogoś drugiego, bo uderzam obolałymi myślami. To jest jedno, ale jesteśmy cały czas po stronie umysłu stworzonego przez Boga, który po grzechu jest także zraniony. Natomiast nie wolno nam zapominać, że dwuznaczność polega również na tym, że istnieje złe, jak mówi trzeci rozdział Księgi Rodzaju. A wąż był i to był najbardziej przebiegły. Więc rzeczywistość złego ducha, rzeczywistość, z którą trzeba się liczyć, ma to do siebie, albo to do nas, że próbuje nas zakazić, zająć, przejąć własnymi logismoi, zatrutymi, diabelskimi myślami. Tam jest wszystko jednoznaczne. To znaczy, wszystko jest złe. Charakterystyką złego ducha jest złość jego myśli, jest śmierć. Co próbuje? Próbuje zarazić swoimi myślami mój umysł. Jak? Jak sądzicie? Inteligencja. On wie, że jesteśmy zranieni. Jeszcze raz powtórzę, nie ma wpływu, przepraszam, nie ma bezpośredniej wiedzy o naszym rozumie, o naszych myślach, ale rozeznając, obserwując, rozpoznaje także nasze ranne miejsca, zranione miejsca i w te uderza. Ale nie ma znowu bezpośredniej władzy, by uderzać w nasze rany. Szuka bypassów, jak powiedzieliśmy. Szuka pośrednich dróg, by się do nas dostać. I dlatego tu jest potrzebne rozeznawanie. Bo mówiąc dosyć brutalnie, demon zawsze rozeznaje, a my niestety nie zawsze. Rozeznawanie, które jest rozeznawaniem we mnie, świadomość moich kruchych miejsc, moich ran, mojej słabości, to jest ważne, by je poznawać. Nie by się na nich skupiać, ale by widzieć, że są.
bo są nieraz jak uchylone furtki, jak miejsca kruche, słabe, najbardziej bezbronne, w które zły chce uderzać. Bóg je chroni, Bóg zbawia, Bóg nawet weźmie moje rany na siebie. Bóg potrafi rany, już powiedziałem, zamienić w perły, Hildegarda z Bingen. A zły będzie próbował je rozpalić, tak, by rana zainfekowała całe moje życie. Ale szuka dróg pośrednich i o nich już mówiłem wczoraj. Przez okno zmysłów, następnie przez okno zmysłów do okna emocji, uczuć. Jeśli zmysły uda mu się zatruć, upić, jak ja to mówię, wtedy myślenie jest często bezbronne. Bo jeśli ja jestem pijany w uczuciach, w emocjach, w zmysłach, to ja przestaję myśleć. W ten sposób próbuję dostać się, wpływać na mnie. Ale uwaga, znowu, nie ma determinizmu, nie ma fatalizmu w chrześcijaństwie, bo nie ma w ogóle. Zły nie ma takiej fabryczki, gdzie sobie produkuje własne myśli, a potem mi paczki wysyła. A ty czy chcesz, czy tego nie chcesz, musisz to rozpakować i zjeść. Nie. On wie, bardzo dobrze wie, że nie może mi zrobić nic złego bez mojej wolnej decyzji. Ale wiedząc o tym, co robi, próbuje osłabiać moją wolę. I tu jest temat. Że im bardziej osłabiona jest moja wola, im mniejsza odporność, im mniejsza jednoznaczność, jasność, zdecydowanie, konsekwencja w moim życiu, tym większe pole działania dla Niego. I jeśli jestem tak zniewolony, że rządzą mną żądze, to On przychodzi do mnie, jakby autostradą jechał. Nawet dzień dobry nie powiem. Rządzi się jak chcę w moim życiu. Ale to nie dlatego, że proszę Ojca, no co ja zrobię, no złe istnieje, no taki jest świat, no. Jakimś mnie stworzył, Panie Boże, taki mnie masz, no. Czyli Pan Bóg jest wszystkiemu winny. Nie, nie. Oczywiście sprawa jest złożona, bo powody ku temu, że ktoś ma słabą wolę, słabszą, jest głęboko poraniony, jest zajęty przez lęki, jest bardzo podatny, jest spolegliwy, jest wycofany. Można by tutaj wiele przykładów dawać. Powody tego w historii ludzkiej mogą być różne. Ale pamiętajmy, to jeszcze w pytaniach wyjdzie, łaska jest większa od natury. Łaska buduje na naturze. Gracia supponit naturam, Tomasz z Akwinu, ale łaska także jest większa od naszych zranień w naturze. Bóg jest większy. On o tym wie. Próbuje to rozmyć w nas. Co więcej, próbuje grać największego. Jak rozeznawać między dobrym a dobrem? Ważne pytanie. Na przykład między obowiązkami stanu, potrzebami małżeństwa, a wyzwaniami Boga do posługi poza małżeństwem, sprawy wspólnoty parafialnej oraz do samotności, dojrzewania duchowego. Wszystko to, co zostało wymienione, nie jest poza małżeństwem. Jest w małżeństwie. Posługi, także w parafii, gdziekolwiek, w pracy, są w małżeństwie. Idziesz tam jako małżonek. Ja też nie mam takich miejsc, gdzie nie jestem księdzem. Wszędzie idę jako ksiądz. Temat może być we mnie. Jak ja jestem świadomy, jak ja przeżywam moją tożsamość. Tu oczywiście wyczuwam bardzo dobre intencje w tym pytaniu, ale ja specjalnie to chciałem podkreślić. Bo kryterium twojego rozeznawania i wyboru, jednym z fundamentalnych jest twoje powołanie. Bo czym jest powołanie? My jako ludzie wierzący jesteśmy przekonani, jest tym, co pochodzi od Boga. Jest Jego wolą wobec mnie, którą rozpoznałem,
odkryłem i za nią poszedłem. Nie poszedłem w kapłaństwo dlatego, że pewnego dnia się obudziłem i mówię, świetny pomysł. No niesamowite, nigdy mi to do głowy nie przyszło. Będę księdzem. Specjalnie ironizuję oczywiście i powiedział, nie. Gdyby to był mój pomysł, to moja bida. Bo uważam, że w życiu można mieć wiele własnych pomysłów, ale najważniejsze jest to, że idę drogą myśli Boga, które czasami są zbieżne. Pan Bóg mówi, tak, zgadzam się z tym. Dobry ten pomysł. Ale gdy chodzi o powołanie, słuchajcie, jest niezwykle ważne. Ono jest kryterium i naszych życia duchowego, naszego życia duchowego, naszej posługi, naszych wyborów. Po czym poznasz, że twoje wybory są dobre? Że twoje życie duchowe jest zdrowe? Że jesteś coraz bardziej dojrzały w człowieczeństwie? Po tym, że rośnie twoje powołanie. Gdyby tu następowała dychotomia, konflikt. Jestem cały zaangażowany w parafii, a dzieci w domu patrzą, że Pan Bóg mi rodziców zabrał. No nie. Tu jest dysonans, który mówi, że coś potrzebuje zweryfikować, rozeznać. A jednocześnie właśnie twoje życie małżeńskie będzie cię prowadziło do parafii i tak jak ty możesz służyć parafii, tak jak ja jako ksiądz służyć nie będę. Bo twój charyzmat jest jedyny, jest niepowtarzalny, jest powołaniem w powołaniu. Przychodzisz i wiesz, nie masz wątpliwości, że nie ty stoisz przy ołtarzu, tylko ksiądz i odprawia mszę świętą. To znaczy nie masz wątpliwości, że ten ksiądz nie stoi tam z własnego pomysłu, tylko Bóg go postawił jako przewodnika dla ciebie. Ale ksiądz, który jest zwrócony twarzą do ciebie, nie ma wątpliwości, że ma także wsłuchiwać się w ciebie, bo Duch mówi w Kościele i przez Kościół, także przez małżonków, także przez świeckich. Ja osobiście nieraz się tym dzielę, bo to jest moje doświadczenie, przeżycie silne i za to Bogu dziękuję. Ilekroć głoszę słowo, zawsze doświadczam, jak bardzo inspirują mnie słuchający. I niejednokrotnie jest tak, że to, co sobie przygotowałem i to, co mówię, to jest jedno, ale to, co w czasie mojego głoszenia wypływa i co ja słyszę słuchając was, kiedy wy mnie słuchacie, to też jest częścią całości głoszenia. Więc wierzmy bardzo w naszą niepowtarzalność powołania, w jedności, w harmonii, w symfonii. Tak w małżeństwie, jak we wspólnocie parafialnej, samotność, o której tutaj jest mowa, jest niezwykle ważnym darem w życiu małżeńskim, jak i kapłańskim. Nie mylić samotności z osamotnieniem, z izolacją. Samotność to jest wielka zdolność do przebywania sam na sam ze sobą. Jeśli ty potrafisz dobrze przebywać ze sobą, będziesz potrafił dobrze przebywać z innymi. Jeśli masz zdrową, pełną pokoju, harmonię, relacje ze sobą, kochasz siebie, przyjmujesz siebie, masz kontakt ze sobą, to będzie także pracowało w twojej relacji z innymi. Jeśli uciekasz od siebie, prawdopodobnie będziesz uciekał od innych. Jeśli nie masz głębokiej relacji ze sobą, prawdopodobnie będziesz miał płytkie relacje z innymi. Rozumiemy? To są wartości, które dotyczą nie tylko ludzi żyjących w pojedynkę, bo my tak sobie to nieraz wyobrażamy. Innym wyzwaniem i zaproszeniem do samotności jest samotność księdza. Wy wracacie do domu, zakładam jeden z przykładów sytuację, wiesz, że czeka na ciebie żona, mąż, dzieci, oczywiście i to wszystko, co jest do zrobienia w domu, po robocie, w pracy. No. Przychodzisz zmęczony, dzieci ci siadają na kolana. Można powiedzieć, ksiądz, ale fajne sobie powołanie wybrałem. Przychodzę zmęczony do domu i mam święty spokój. Chore myślenie. Ja mam
zapytać siebie, jak ja chcę wypełniać moją przestrzeń samotności, by się nie izolować od siebie, od innych, by moja samotność stawała się płodna dla innych, by stała się darem dla innych. I wtedy moje życie przeżywam jako pustkę, jako izolację, jako osamotnienie, ale cały czas przeżywam w relacji do tych, dla których, nie wiem, teraz się przygotowuję. Czas, kiedy się przygotowywałem do spotkania z wami, to nie była tylko robota do wykonania. To było już spotkanie z wami. Ale oczywiście, że doświadczam jakby wyzwania w tej potrzebie, która we mnie jest jak w każdym drugim człowieku. W każdym jest zdrowym mężczyźnie potrzeba kobiety. W każdej zdrowej kobiecie jest potrzeba mężczyzny. Tak nas Bóg stworzył. Ale my wiemy, że ta relacja męsko-damska, międzyludzka, może być płodna nie tylko żyjąc w małżeństwie, nie tylko żyjąc w rodzinie. Może być także płodna i uważam, że to jest jedno z kryterium rozeznawania powołania, płodność. Może być płodna w życiu skonsekrowanym, w życiu księdza. Bo pytam, Panie Boże, jeśli Ty mnie stworzyłeś, a stworzyłeś mnie i zaraz potem pobłogosławiłeś i powiedziałeś, bądźcie płodni. Zwróćcie uwagę, to są pierwsze słowa Boga. To znaczy, że Ty chcesz, abym był płodny i to jest pierwsze. Więc pytam siebie, na jakiej drodze życia Ty mnie chcesz, by moje życie przeżyć maksymalnie płodne. I to jest piękne. I w tej płodności każdy z nas coś otrzymuje i z czegoś musi zrezygnować. Jasne. Jeśli Franiu idzie z Kasią do ślubu, to nie może pójść z Basią, no. Bo jeśli tak myśli, to niech się dobrze zastanowi i nie rani Kasi. To jest jasne. Każdy z nas dokonując wyboru, wybierając, z czegoś również świadomie rezygnuje. Ale nie dla rezygnacji. Rezygnuje dla większej płodności. Dla większej płodności. Bo wierzę, że na tej drodze będę bardziej płodny. I dlatego, gdyby ktokolwiek w jakiekolwiek powołanie wybierał się z myślą tylko o sobie, błagam, niech się nie wybiera. Bo on będzie nieszczęśliwy i inni przy nim. Nie można życia przeżywać nie dla siebie. Bo będę ranił innych. Swoim egoizmem, zapatrzeniem siebie, skupieniem jedynie na sobie. Przepraszam, rozwinąłem trochę ten temat. By pamiętać, że powołanie jest kryterium naszych wyborów, naszego rozwoju. Świat nas wzywa. Trzeba sprawdzić jeszcze, czy te komórki mamy powłączane do obiadu. Tak, to jest zrozumiałe, że się już później mogą te sytuacje pojawiać. Wspólnota Kościoła, rodzina, małżeństwo, tyle osób do kochania, do pomocy, do ofiarowania się, ale piękne. A świat nas zmusza do pracy w coraz szybszym tempie. Jak rozeznać, ile mam dać braciom, ile Bogu, ile oddać Cezarowi to, co Cezara. Wracam do kryterium powołania. Dam przykład pewnej osoby, nie będę wymieniał. Być może nie każdy jest na takim etapie decyzji. Kiedy wchodził w małżeństwo, mówił mi, marzę o wielodzietnej rodzinie. Jednocześnie pojawił mu się, żebym był dobrze zrozumiany. To było jego jedyne powołanie. Ja to nie daję jako przykład stampa dla innych, tylko mówię o samym świadomym decydowaniu w moim życiu. Była taka koniunktura, że mógł rozwinąć swój biznes. Ale powiedział zaraz, jeśli ja chcę mieć wielodzietną rodzinę, to ja nie mogę pójść w wielki biznes.
gdy chodziło o niego. Bo ja nie zakładam, że ktoś, kto jest w wielkim biznesie, nie jest w stanie prowadzić życia rodzinnego. Znam takie osoby i pięknie sobie radzą. On wiedział, że w jego wypadku tak nie będzie i nie może tak być. Po owocach poznał. Wiem, bo towarzyszyłem, patrzyłem na jego życie. Był wspaniałym ojcem. Potrafił być z żoną, z dziećmi, z rodziną i pracować. Nie miał kokosów, ale Pan Bóg go też nie zostawiał. Ale wychował dzieci, które są dla niego największym bogactwem. Ale to był jego wybór. Ja nie mówię raz jeszcze, żeby było to zrozumiałe, że nie oznacza to, że ktoś decyduje inaczej i nie może dobrze realizować życia w biznesie i w rodzinie. Może. Jeśli on rozezna, ale co jest kryterium? Rodzina. Rodzina. Bo ostatecznie nasza praca, kasa, to co mamy, no komu ma służyć? Miłości jest porządek. Pierwsza jest miłość. Miłość Boga, miłość człowieka. Więc to kryterium musi być utrzymane. A więc muszę także umieć mówić nie tam, gdzie czuję, że ktoś mi zabrania to, co jest istotne w moim życiu. To są trudne decyzje. Nigdy nie mógłbym i nie powiedziałbym, masz tak zrobić. Bo każdy sam w swoim sumieniu, w swoim sercu i na tym etapie życia i rozwoju, jakim jest, ma podjąć te decyzje, do których dzisiaj jest zdolny. Ale żeby nigdy nie zapominał o kryteriach, jakimi mamy się kierować. Jest coś pierwsze, coś drugie, coś trzecie. Jasne, świat nas będzie popychał. Znam z kolei osoby, które pracując w dużych korporacjach, mówię dosłownie, bo mi to powiedziały, uciekły z nich, uciekły. Bo zobaczyły, że albo ocalą rodzinę, albo wtopią się w tę pracę, która była pracą od rana do wieczora. Pamiętam, mi osoba pewna mówiła, wyjeżdża na kolejną delegację i to był początek jej kryzysu. I mówi, któryś raz w niedzielę jestem poza domem, korporacja ode mnie tego żąda i się rozpłakałam. Powiedziała, co ja tu robię? Dzieci znowu same w domu. Jeszcze nawet nie dorastające. Jak kolejną niedzielę poza? Żyją pięknie, dostatnie. Nigdy nie dopytywałem, ale wiem, że postawiła szlaban temu. Poradzili sobie chyba tym, że założyli swoją rodzinną jakiś biznes. Poznałem dzieci, bardzo pięknie wychowywane dzieci. Niezwykle czuła, wrażliwa para małżeńska. To są wybory, przed którymi każdy staje osobno. Są osoby, które sobie radzą. Umieją stawiać granice tam, gdzie są i mówią nie. To jest też moje życie. Nie pozwolę, by ktoś zarządzał moim życiem osobistym. Wiem, że łatwiej jest z tego miejsca to powiedzieć, ale wiem też, że to jest kryterium życia. Inaczej, no właśnie, może być tak, że ześlizgniemy się, chociaż nie chciałem tego, w to, co nazwałem w pierwszej konferencji światowością, żegnając się z duchowością. Być może dzisiaj chrześcijanin, który ma być w świecie, pamiętamy, od tego zacząłem, proszę Cię, Ojcze, nie o to, byś ich zabrał z tego świata, ale byś ich zachował od złego, od tego, co jest złe, nie od świata, od złego w tym świecie. No i tutaj już potrzeba mądrości. Tu trzeba życia duchowego, solidnego. Tu trzeba rozeznawania, słuchania słowa, dokonywania świadomych wyborów. Inaczej pośpiech będzie za nas wybierał. Nie miałem czasu. No ale musiałem, bo wszyscy mi stali nad moją głową i zaraz. Ja będę zarządzał moim życiem.
Czasami trzeba dokonać wtedy bardzo trudnych decyzji i radykalnych, by ocalić to, co najważniejsze, to, co pierwsze. Nigdy nie będę podpowiadał, bo nigdy nie byłem, nie będę zwolennikiem uciekania. Chrześcijanin nie jest uciekinierem, ale wie, kim jest i świadomie w tym świecie dokonuje wyborów zdecydowanych, tak jak dokonywał nasz Pan Jezus. Jaki jest najlepszy sposób, by pomóc bliskiej osobie, gdy jest kuszona lub gdy w mojej ocenie idzie w złym kierunku? Drodzy, dla mnie kluczowe są relacje. To znaczy, to, co jest pierwsze i najważniejsze, to pytanie o to, jaką ja mam relację z tą osobą. Jeśli mam relację bliską, zaufania, potrafimy siebie słuchać, ona wie, że jestem osobą, która zawsze jest po jej stronie, że szukam jej dobra, to będę z nią rozmawiała. Będę ją najpierw słuchała. Nie zaczynajmy od porad, bo nawet te, które nam się wydają najważniejsze i najbardziej słuszne, niekoniecznie przylegają do tej osoby od razu. Najpierw ją wysłuchać, posłuchać, co się dzieje, z czym sobie nie radzi, jak jest, słuchać i słuchać. I dopiero potem próbować towarzyszyć. Ale uwaga, czymś jednym jest towarzyszyć jako przyjaciel, jako ktoś zaufany, kto ma taką siłę w tej relacji przyjaźni, bliskości, że może tę osobę podprowadzać do jakichś dobrych decyzji, wyborów. Ale czymś drugim jest, i do tego zawsze zachęcam, wybierać kierownika duchowego. Mieć w swoim życiu kierownika duchowego, który mi pomoże obiektywizować moje doświadczenia. Bo z kolei w relacjach z osobami bliskimi, kiedy jesteśmy w zażyłej relacji, nie zawsze łatwo jest o wewnętrzną wolność. Czasami mieszają nam się przeżycia, przejmujemy przeżycia drugiego, zaczynamy subiektywnie myśleć, jakby bardziej gnani naszymi emocjami, przeżyciami. Trzeba dużej wewnętrznej wolności. Ja nie uważam, że to jest niemożliwe, ale trzeba dojrzałości. Natomiast w kierownictwie duchowym jest tak, że kierownik duchowy najczęściej, też niekoniecznie zawsze, jest osobą zupełnie anonimową albo w jakimś sensie anonimową. Ona do niej przychodzi, dzieli się swoim życiem i ta osoba, mając większy dystans do jej życia, może jej wskazywać pewne drogi i światła. Zawsze powtarzam, że kierownik duchowy, jak idę do mojego, to wiem, że to jest duży komfort. Każdy może mieć taki komfort, że kierownik duchowy ma zawsze z pewnością jedną przewagę nade mną. Nie jest w mojej skórze. Ma większy dystans do tego, co ja przeżywam. Jeśli ma mądrość, się modli, jeśli szuka rzeczywiście Boga w tym, z czym ja przychodzę, to będzie mógł mi też dać światło. Nie decyduje za mnie. Kierownictwo nie jest dyrektywne. Proszę tak zrobić, proszę to zrobić. Dzisiaj im słabsze osobowości, to bardziej tego oczekują. Żeby ktoś za niego podejmował decyzję. Co by ojciec, klasyczne pytanie, co by ojciec zrobił na moim miejscu? Nie? Nie jestem na Twoim miejscu, więc nie jestem zdolny odpowiedzieć na Twoje pytanie. Nie. Ja to nieraz rozumiem, bo czasami ktoś przychodzi obciążony, naprawdę zagubiony. No więc właśnie wtedy jest praca nad tym, aby dojrzał w decydowaniu. Aby dojrzał w decyzjach. Nieraz te słabsze nawet decyzje są ważniejsze od zawieszania się na decyzji innych. Co z rozeznawaniem u osób z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, na przykład depresja czy choroba dwubiegunowa? No to są różne stany. Trzeba je też nawet w tym cierpieniu ogromnym jednym i drugim rozróżnić. Co może im pomóc w kontekście
dokonywania dobrych wyborów i rozeznań. No, mówimy o sytuacjach szczególnych, więc trzeba szczególnej pomocy. Jeśli bolą mnie nerki, to idę do specjalisty od nerek. Boli mnie serce, idę do specjalisty, bo mam poważną rzecz. Nie? Jeśli ktoś powie, a mam serce takie zmęczone, no może wystarczy, że nie specjalista mu powie, wyśpij się chłopie. Nie? Ale jeśli to są poważne schorzenia, dolegliwości, to wtedy ważne, żeby widzieć, do kogo odesłać. Jeśli wiem, że jest pod opieką, to po pierwsze bądź spokojny. Ja niejednokrotnie mogę się zamieniać w psychoterapeutę, ale to ma być zawsze zintegrowane, scalone. A w związku z tym jest ważne, abym mając tę wiadomość o nim, którą on ma ze swojego doświadczenia, psychoterapii, że mogę dzięki temu posiłkować się, tym lepiej rozumieć tę osobę i wiedzieć, jak mu pomagać na poziomie duchowym. Nie mogę od osoby w głębokiej depresji oczekiwać, że będzie uczestniczyła na przykład w ćwiczeniach ignacjańskich. Klasyczny przykład. Dlaczego? Nie dlatego, że ją dyskwalifikuję. Nie, ja myślę o niej. Ja wiem, że to nie jest czas teraz dla niej. Być może w przyszłości tak. W depresji problem między innymi polega na tym, że te często opisywane w kategoriach ciemności, dolegliwości, na czym polega? Że ty nie masz przestrzeni, nie masz dystansu, nie masz relacji wolności z twoimi przeżyciami. Cały świat wydaje ci się ciemnością. Pewien kapłan mówił, nie, ksiądz o tym mówi, pisze, napisał mi, proszę, oj, był w głębokiej depresji. Pięknie pracuje, wyszedł z tego kapitalnie, pomaga ludziom. Naprawdę. Ilekroć myślę, to się wzrusza. Jak on pięknie dzisiaj pracuje, ile on ma w sobie empatii, jak on służy. Jak Pan Bóg, to co powiedziałem, z rany wyprowadza jeszcze większe dobro. Ale napisał mi, proszę Ojca, gdybym wtedy, kiedy był w depresji. Gdybym miał namalować depresję, to bym namalował piekło, proszę Ojca. Nie zapomnę tych słów. Co musi człowiek w depresji przeżywać? Ja go nie mogę wtedy zapraszać do wyjścia w pełną ciszę. No bo on pęknie po jednym dniu. On potrzebuje rozmawiania, spaceru. W ogóle wyzwaniem jest wyjście z łóżka. Jest powierzyć się komuś, mówić o sobie. Cisza to tak, jakby mu 10 ton położył wtedy na plecy. Więc to podstawowe rozeznanie muszę mieć w sobie. Mówię, aleś ty mało pobożny. Na ćwiczeniach jeszcze nie byłeś. Boże drogi. No ale ja mam stany, a dajże spokój stany. Życie duchowe się liczy. Nie? Przepraszam za ten ton ironii znowu. No nie. Wsłuchuj się w niego. Albo nie mogę się modlić, ojcze. No tyle ciemności. Jeden różaniec więcej. Gnuśny jesteś. No, no nie. To tak jakby choremu na serce, nie wiem, podać adrenalinę. No. To trzeba rozeznawać. I każda sytuacja jest inna. Są osoby, które różnie pracują i współpracują w depresji. To jest tak intymna rzecz, to z chorobą dwubiegunową, no jeszcze inaczej się ma. No, te amplitudy stanów, najlepiej jest, kiedy ta osoba już na tyle zna siebie, spotkałem taką kapitalną. Ona wiedziała, jak funkcjonuje, kiedy te stany się zbliżają, jak wtedy sobie pomóc, co robić. Kontakt ze sobą. Uważam, zdobyte Himalaje. Naprawdę. Ni jeden zdrowy człowiek nie zdobywa takich szczytów, jak taka osoba. Nie? Ale to wynika z jej pracy najprawdopodobniej z dobrym terapeutą, także z kierownikiem duchowym, bo ja nigdy nie oddzielam. Nie, teraz to tylko terapia. Nie, przychodź. Ale ja muszę wiedzieć, z kim ja pracuję i jakiej osoby słucham wtedy.
Człowiek, który stracił zaufanie w dzieciństwie do rodzica z różnych przyczyn, na przykład agresja rodzica w nałogu. Zazwyczaj trudno buduje zaufanie w wierze. Trudno zaufać Bogu, budować głęboką relację z Jezusem w życiu dorosłym. Co zrobić? Przede wszystkim powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Z jednej strony prawdą jest, że moje doświadczenia ludzkie, sam Bóg się do nich odwołuje, by nam powiedzieć o swojej relacji do nas, mają wpływ na moją relację z Bogiem. Jasne, ale nie determinującą. To nie jest tak, że miałem trudne relacje w domu, w dzieciństwie, z ojcem, z mamą. Cierpienie ogromne. Że skazany jestem na niedobre, na niedojrzałe relacje z Bogiem. Nieprawdą. Mam w kierownictwie duchowym doświadczenia zupełnie odwrotne. Jednej osobie powiedziałem, wiesz, tak patrząc na ciebie, to ja mam świadomość, że przede mną cud siedzi. Bo po tym, jak mi opowiadała swoją historię życia, ile tam było przemocy, słuchajcie, jaką piękną relację z Bogiem Ojcem ma ta osoba. To jest jakiś cud. Jest coś, co się dokonało, ale nie patrzmy magicznie, nie myślmy magicznie. Tylko nie u każdego być może w ten sposób się to rozwinie. Ale to mi potwierdza, że łaska nie tylko buduje na naturze, ale jest większa od natury. Jeśli ludzkie słowa, ludzkie spojrzenia, ludzkie gesty mogą mnie tak głęboko zranić, to wierzę, że Boże spojrzenie, Boże słowo, te Boże gesty miłości mogą niewspółmiernie więcej także w moim życiu zdziałać. To jest nieraz proces bardzo cierpliwy, cierpliwości potrzebujący, ale nigdy się nie skazywać, nie mieć tego myślenia takiego fatalistycznego. Jestem skazany. I trzeba też ogromnego szacunku do tych osób. Trzeba zrozumienia, że ktoś powie, proszę Ojca, niech mi Ojciec nie mówi o Bogu Ojcu. Nie? Nie mogę o tym słuchać. Jak ty nie możesz słuchać Bogu Ojcu? Pan Jezus mówił o Bogu Ojcu. No ma tak. Właśnie tak ma. Właśnie dlatego przyszedł Jezus. Jako nasz brat. Jako pośrednik, jedyny między Ojcem i nami. Żeby nas przyprowadzić do Ojca. I wtedy, to jest częste, pomagam w budowaniu pięknej relacji z Jezusem. I ona jest wszystkim. Bo kto widzi mnie, widzi Ojca. Nikt nie przyjdzie do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc nie wymuszajmy na sobie. W procesie nie może być przymusu, bo łamiemy proces. Nie? Ile masz lat? 3. Jak to? Nie masz 5? Jutro budzisz się, masz 5. Pamiętaj. Przepraszam za ten banalny przykład, ale ja sobie to tak tłumaczę. Jeśli w biologii jest proces, a życie duchowe nie jest oddzielone także od życia biologicznego, nie? Ono się toczy w życiu biologicznym, to ono też jest procesem. No jest procesem. Synkretyzm religijny wybrzmiało jako coś negatywnego. Jak rozumieć w takim razie także wydarzenia takie jak wspólne modlitwy, dni judaizmu, całowanie Koranu, czy wprowadzanie medytacji wschodu do praktyk religijnych chrześcijańskich? Gdzie leży granica? Czymś jednym jest synkretyzm religijny i to jest negatywne rzeczywiście pojęcie. Wzięło się z Krety. Miasta kreteńskie wchodziły w sojusz. Ty masz prawdę, ja mam prawdę. Super sojusz. Szanujmy się, tolerujmy się. Jasne, twoja prawda może być moją prawdą, moja twoją. Kogiel mogiel, kompletne pomieszanie. Czymś jednym jest szanowanie osoby.
szanowanie jego przekonań religijnych. Jan Paweł II idzie do synagogi w Rzymie i mówi, jesteście naszymi starszymi braćmi. Czymś jednym jest spotykanie się, cały stadion, nie wiem, w którym to było kraju, muzułmanów na stadionie, papież jedzie do kraju islamskiego, nie wiem, czy to było w Algerii, czy Maroku, już nie pamiętam. Cały świat, cały stadion wita go w owacjach. Papież przeszedł na naszą stronę. Nie szanowali, że ten, co do którego nie mieli wątpliwości, że wie, kim jest, kogo wyznaje i jak bardzo tym żyje, że to nie tylko mu nie przeszkadza, ale pomaga mu spotkać się z tymi, których wiara religijna jest często, wiara jest często rozbieżna. Więc synkretyzm polega na tym, że zaczynamy to mieszać. Zaczynamy robić kogiel-mogiel. Zaczynamy mówić, a właściwie to jest to samo. A przestańmy o tym rozmawiać, kochajmy się. Nie, miłość jest w prawdzie. Taka miłość prędzej czy później, ona zacznie chorować. Nie ma zdrowej miłości, jeśli nie z miłością w prawdzie. Więc kiedy mówimy o synkretyzmie religijnym, to jest połączenie różnych, często rozbieżnych, sprzecznych poglądów albo praktykowanie wspólnie wierzeń, które nie są moimi. Nie. To nie jest jedność. Jedność jest w prawdzie. Więc jeśli my się kochamy w prawdzie, będziemy umieli siebie słuchać. I być może jakieś pierwiastki dobra, które ja znajduję u Niego, będą karmiły moje życie. Ale czymś innym jest trwanie w tych przekonaniach, wiary religijnych, które są moje. Niektórzy różnie komentują, chociażby trzykrotnie był u nas ojciec Anselm Grün, mnich z Münsterschwarzach, benedyktyn. Niesamowitą ma taką intuicję i duchową w tradycji. Ale on mówi, że mieli kontakt przez jakiś czas ze wspólnotami buddyjskimi, jakichś klasztorów buddyjskich przyjeżdżali do nich. Jakby wspólnie pomagali sobie, czy uczyli się, czy jakoś wymieniali doświadczenia w modlitwie. Ale mówił, przyszedł taki moment, w którym wiedzieliśmy, że my się już nie spotykamy i się przestali spotykać. Nie dlatego, że się pogniewali, nie dlatego, że się pokłócili między sobą, ale my już dalej nie mamy wspólnej drogi. Buddyzm, nie wiem, warto to przypomnieć, co święty Jan Paweł II powiedział, jest religią ateistyczną. W tym sensie nie uznaje Boga osobowego. W buddyzmie nie ma Boga osobowego. Jest nirwana, jest stan, w którym to już jest bardzo sprzeczne chociażby z doświadczeniem chrześcijanina. Ja, kiedy zbliżam się do nadprzyrodzonego, do Boga, staję się jeszcze bardziej tym, kim jestem. Spotkanie z Bogiem czyni mnie silnym, scalonym w mojej tożsamości. Tak jest w miłości. W buddyzmie jest inaczej. Mieliśmy u nas, prowadziłem go osobiście, kleryka, dziś już kapłana, to są może osoby z diecezji łódzkiej, ksiądz Yen, Chińczyk. I ja z nim o tym już rozmawiałem, mówi, tak ojcze, no, ale tak jest. W buddyzmie nie ma Boga osobowego. Człowiek, który nawrócił się, nie po to, żeby Buddy sprowadzać do kościoła, tylko tak się zachwycił wiarą chrześcijańską, Bogiem, przez spotkanie z księdzem diecezji łódzkiej, że przyjechał jako student niewierzący na Wyspy Brytyjskie, tam go spotkał, studiował ekonomię. Kiedy spotkał, poznał tego księdza, był tak zafascynowany jego osobowością, że postanowił nie tylko przyjąć chrzest, postanowił, że odkrył swoje powołanie, więcej chciał realizować diecezji łódzkiej.
i wstąpił do diecezji łódzkiej. Tam przyjął całą formację, tam stał się księdzem. Jest, tak jak go spotkałem później jeszcze na drugich studiach w Rzymie, no, radość bierze. Poproszę o praktyczne wskazówki miłości do świata, zachowując przy tym tożsamość dziecka Bożego. Co może pomagać, aby nie uciekać od rzeczywistości, w której żyjemy? Drodzy, Jezus ani razu nie powiedział: odrzućcie ten świat. Ale Jezus powiedział: świat was odrzuci. Świat was znienawidzi. I nie dlatego, że ty się tak zachowujesz, żebyś był odrzucony, ale dlatego, że ty, żyjąc Ewangelią, żyjąc w sposób bardzo jasny, transparentny, jednoznaczny, będziesz postrzegany przez ten świat jako ktoś, kto ten świat niepokoi. Za co Jezusa między innymi skazano na śmierć? Bo go oskarżono, że jest wichrzycielem, że zmienia porządek religijny i jeszcze Rzymianom wmówili, że społeczny. Cezar, pamiętaj, na to nie pozwala. On się obwołuje królem. Tego nie zmienimy. Jak być blisko? Bądź sobą. Bądź sobą. Czytaj codziennie słowo. Idź za słowem. Żyj sakramentami. Módl się. Słowo będzie cię przemieniało. To nie jest tak, budzę się, wstaję rano 3-4. Dzisiaj będę dla wszystkich przykładem. Wieczorem kładę się spać. Dla nikogo dzisiaj nie byłem przykładem. Mój rachunek sumienia masakrujący był dzisiaj. To jest proces. Bądźmy cierpliwi. Rób swoje. To słowo nas przemienia. Tak jak ziarno zmienia ziemię. Bez niego byłaby niepłodna. To ziarno czyni ziemię płodną. My mówimy, ta ziemia jest płodna. Ale w jaki sposób staje się płodna? Przez ziarno, które w niej zamieszkało. I które musiało obumrzeć. Czyli otworzyć się na ziemię, która wypełnia i którą zapłodnia. I tak rodzi się życie. Róbmy swoje. Bądźmy, oczywiście tu później będzie wiele pytań, a jak słowem, a jak zachowywać się. Ja myślę, serce, sumienie, wrażliwość twoja wewnętrzna będzie ci to podpowiadała. Miej kierownika duchowego, wracam. Miej swoją wspólnotę, do której należysz, konkretną wspólnotę. I nie idealizujmy, nie sądźmy, że spotkam taką jedyną wspólnotę na globie ziemskim, prawda? Najbardziej wierną, idealną. Nie ma takich. Nie ma takich. Lepiej się już rozczarujesz, zanim wejdziesz do tej wspólnoty. Więc nie ma idealnych wspólnot. Nie ma idealnych kierowników duchowych. Czekam na idealnego kierownika duchowego. Poproszę o definicję takiego kogoś. Nie. Trzeba też uznać ograniczenia, ale trwaj we wspólnocie, która cię wspiera, która ci pomaga rozeznawać, pomaga ci nieraz wybierać. Co mówić tym, którzy odwracają się od Kościoła, wskazując na jego liczne grzechy i słabości? Tomasz Halik napisał w jednej ze swoich książek, że wielu czaska drzwiami Kościoła i odchodzi nie dlatego, że nie wierzą, ale dlatego, że mają pretensje do Pana Boga, że nie uda im się ten personel ziemski. I może tak być. Ktoś powie, przecież, i to jest bardzo słuszne, czy ty w księdza wierzysz, czy w Pana Boga? Czy ty Bogu wierzysz, czy człowiekowi? Ale czasami ktoś nie może tego unieść. Nie jest w stanie. Jest tak zmiażdżony, jest tak zdruzgotany, jest tak poraniony, że w tym cierpieniu i w tym bólu nie jest w stanie trwać dalej w tej wspólnocie. I nie jest tak, że odrzuca całą wspólnotę.
To jest tak, jak powiedziałem, samobójcą, który nie rzuca się na życie, rzuca się na bezsens życia. To jest niezgoda na biedę, słabość, którą spotkał. I są tacy, którzy mają taką łaskę wiary i siłę, że właśnie tym bardziej trwają. Ktoś powie, właśnie teraz trzeba być na tym statku. Ale są tacy, którzy nie potrafią. I przykładem wielkiej wyrozumiałości jest Jezus. Przypomnijcie sobie tych dwóch, którzy uciekają z Jerozolimy, bo są przekonani, że Jezus ich rozczarował. Umarł. Miało być tak pięknie. Okazało się, że to była kolejna piękna obietnica, bańka mydlana. A myśmy się spodziewali. Jezus w tej scenie jest przykładem tego, co dla nas dzisiaj jest ogromnym wyzwaniem i będzie dużym wyzwaniem dla Kościoła, dla nas księży, ale także dla was świeckich. Jak towarzyszyć odchodzącym? Nie obrażać się na nich. Nie osądzać. Nie mówię, że klaskać. Słuchać. Być. Towarzyszyć. Jezus najpierw ich słucha, a oni się wyzłośliwiają i no, że złośliwi byli wobec Niego. Nie? Opowiedzcie mi, o co się stało. Jak to, co się stało? A skąd Ty się wziąłeś? Z księżyca spadłeś? Ty chyba jesteś jedyny, który nie wie, co się działo w Jerozolimie w tych dniach. A Jezus był jedyny, który wiedział. No. I ich słucha, słucha. No skoro tak, nie pozwolę, żebyście mnie obrażali. Jasne? Do widzenia. Idźcie sobie do waszego Emaus. Jezus idzie z nimi. Wiecie, co drugie mnie jeszcze zazdumiewa? Że on idzie z nimi, chociaż wie, że oni się oddalają. Że oni idą w przeciwnym kierunku. Ale Jezus nie mówi, Emaus, Jerozolima, to to samo. Miało być wesele, będzie stypa, to to samo. Nie. Jezus ich cierpliwie słucha, aż dojrzeją do tego, że wejdą w kontakt z sobą, z sercem, bo się czuli słuchani do tego stopnia, że mówi, zostań z nami. O, już jest ciemno. Szukają powodu. Dobrze im było z nim. Wreszcie jest ktoś, kto ich słucha. Kto im pomaga się wygadać, wyżalić. Do tej pory dokładali sobie nawzajem. Są piękny tekst, w tekście greckim są takie słowa, że uderzali w siebie, aby siebie obkładali nawzajem. Jak dwóch się takich spotka, prawdziwe nieszczęście. Jezus wszedł między nich i na końcu Jezus znika im sprzed oczu, nie z życia, znika. I oni wiedzą, co zrobić. Zobaczcie, sami wracają i to od razu. To nie jest łatwe, ale uważam, że to jest jedna ze scen, które musimy dzisiaj częściej czytać i uczyć się. I tu zdradzę Rąbka, że przyszłoroczna sesja o rozeznawaniu w cyklu Sztuka Rozeznawania będzie na kanwie tej właśnie historii idących do Emaus. Rozpoznali go przez słowo i przez sakrament, przez znak, bo to nie jest tak, że przeżyli Eucharystię, ale sakrament, znak. Jak to jest, że Bóg stworzył nas wszystkich, ale my, chrześcijanie, jesteśmy wybrani? Gdzie tu sprawiedliwość, miłość ojcowska? Dziękuję za to pytanie. Bardzo je kocham, naprawdę. Bo ja kiedy słyszę słowo wybrani, to właśnie zawsze myślę o tym, że każdy jest wybrany. Drodzy, każdy. No ludzka logika nam podpowiada, zaraz, proszę ojca, no tak, niech ojciec trochę pomyśli. Jeśli ktoś jest wybrany, to znaczy, że ktoś jest niewybrany. Jasne. Jeśli ktoś jest pierwszy, no to ktoś jest drugi. Jasne. No nie ściemniajmy. No. Nie lukrujmy, nie udawajmy. No. Nie. Nie tak jest. Może inaczej. Według ludzkiej logiki tak jest. Ale to nie jest jedyna logika. Istnieje jeszcze logika Boża. Znowu powtórzę, Izajasz 55. Moje myśli nie są waszymi myślami. Wasze drogi nie są moimi drogami. I kiedy czytam u Efezjan,
wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, to myślę o każdym. To znaczy każdego z nas wybrał do relacji jedynej i niepowtarzalnej. I to jest coś więcej. Tu jest powołanie w powołaniu. Tu jest tak, że pomyśl sobie, nikt cię nie zastąpi w sercu Boga. To jest dla mnie tajemnicą. Jak on może przeżywać w tym miejscu pustkę, gdybym go odrzucił? Ale nikt nie może zastąpić w twojej relacji z Bogiem ciebie. Nie może. Tak jak dziecko nie może zastąpić w swojej relacji do mamy swojego brata czy siostrzyczkę. Nie możesz powiedzieć mamie, która ma 5 dzieci, a straciła jedno. Mamo, rozumiem, nie martw się, masz jeszcze 4. Co to, arytmetyka? Prawdą jest, że ma 4. Prawdą, że każdy z nich kocha. I może wtedy ta miłość jeszcze bardziej się potęguje, bo straciła dziecko. Ale prawdą jest również to, że żadne z tych 4 nie jest w stanie zastąpić jej tego dziecka, które straciła. To jest w nas, jest tylko jakimś obrazem, jakimś lustrzanym przykładem tego, co jest w Bogu i co jest dla nas nie do pojęcia. Kochani, każdy jest wybrany. Oczywiście to będzie od razu, tu są bardzo cenne cytaty w Biblii, i które znowu mówią, no ale proszę Ojca, ale Pan Bóg temu zaprzecza. Nie, musimy się nauczyć czytać święty tekst, który jest symfoniczny. W Biblii nie ma sprzeczności, jest symfonia. Nie? To, że ktoś gra na skrzypcach, nie oznacza, że w tej grupie, w której ktoś gra na bębnie, że oni przeczą sobie. Nie. Oni mu potrzebują tylko wejść w symfonię ze sobą. To jest genialne. Tam jest tyle instrumentów, jeden do drugiego niepodobny. Nie? A jaka symfonia wychodzi? Głębia przyzywa głębię. Jest to podobne. Wyszli ani z nas, lecz nie byli z nas. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas. Nie wszyscy są naszego ducha. Jan, pierwszy list Jana. Albo pierwszy Koryntian. Głosimy mądrość między doskonałymi. Głosimy przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Człowiek zmysłowy nie pojmuje. Proszę księdza, jak Bóg dociera do tych, którzy nie są z ducha? To brzmi tak, jakby część ludzi nie była przeznaczona do zbawienia. A to przecież bez sensu, słusznie. Znów nie rozumiem, czy nie dało się użyć takich słów, które będą jeszcze i konkretne. Przecież Pan Bóg jest konkretny. Cudowne to jest. Tak. Kochani, musimy z pokorą uznać. Ja to lubię porównywać ciągle z koncertem muzyki symfonicznej. Jak idziesz na koncert muzyki symfonicznej, nie, idziesz na Pendereckiego Stabat Mater, no to możesz zemdleć, nie? No mówi, chłop nie popracował nad sobą, nie? I jeszcze nam coś takiego serwuje teraz, nie? Tam się wydaje, wszystko w dźwiękach się kłóci ze sobą. Ale to jest temat po mojej stronie. Jeszcze nie słyszę symfonii. Ja jeszcze nie słyszę tego, co autor mi przekazuje, a ja wiem, kim on jest. On jest cały symfonią, on jest cały harmonią. 3 osoby boskie, pomyślcie, to jest pięknie określane, mianowicie słowem perichoresis. Przenikają się ze sobą. A niektórzy to jest również taki synonim taniec. Jakby jest wieczny taniec miłości 3 osób boskich, które przenikają się, ale każda pozostaje sobą. Są sobą, a są jednością. Drodzy, wszyscy są powołani do zbawienia. Wszystkim Ojciec chce udzielić ducha. Nie wszyscy są jeszcze gotowi. Są tacy, którzy świadomie odrzucają. Są tacy, którzy w ogóle nie słyszą, nigdy o nim nie słyszeli. I to pozostaje tajemnicą, już powiedziałem, jak Bóg dociera do ich serc.
Ale mnie wiara pomaga zawsze w tym jednym. Ojciec tak nas ukochał, że kiedy nas stworzył, bo tak nas ukochał, że nas stworzył, stworzył nas po to, abyśmy mieli uczestnictwo w Jego boskiej naturze. Drugi list Piotra. Wszyscy. My wiemy, co zrobił człowiek. Pomylił to, bo dał się zwieść z myślą, ja mogę być Bogiem. Uczestniczyć w boskiej naturze, to znaczy, ja jestem Bogiem. No i odwrócił się plecami do Boga. Zapatrzył się w siebie. A jednak przez Syna ciągle wraca po nas. Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. Tak ubiłku miłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, miał życie. Co znaczy, każdy, kto otworzy się na to zbawienie. I jedni mogą się otworzyć, spotykając Go. Inni w ogóle Go nie spotykając, ale szukają prawdy. Żyją zgodnie ze swoim człowieczeństwem. Starają się szukać uczciwie tego, co dobre. Nie? Być może będziemy zdziwieni, jak mówi Halik na sądzie ostatecznym, kiedy po prawej stronie zobaczymy niejednego ateistę, który mówi, ale zaraz, a kiedy ja cię w ogóle spotkałem? Bo ty mówisz, że byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście... Ja cię w ogóle nie spotkałem. Wszystko, co uczyniłeś jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniłeś. I nie tego mówisz, że go nie spotkałem, bo nie chciałem. No nie spotkał, no. Spotkałeś mnie. Nawet jeśli tego nie byłeś świadomy. Byłeś, gdy ja byłem w więzieniu. Gdy chorowałem. Gdy byłem odrzucany. Miarą wiary jest miłość. Miarą wiary jest miłość. Dojrzałej wiary. Miarą dojrzałej wiary jest miłość. Bo wiara jest relacją. Jest więzią, jest tym, co jest między mną i Bogiem. I często między mną i Bogiem przez wielu nierozpoznanych. Ale człowiek stał się dla niego Bogiem. W tym głębokim tego słowa znaczeniu, jak mówi Jezus, bogami jesteście, powtarzając słowa psalmu. Czyli zaproszenie do uczestnictwa w boskiej naturze. Dlaczego Bóg dopuszcza tak silny wpływ diabła na ten świat? Ducha światowości i zamętu. Wydaje się niejednokrotnie, że ma większy wpływ nawet w samym Kościele. Na przykład w historii papieże, sprzedawanie urzędów, papieże z kochankami, tak. Mamy niezbity dowód na to, że Kościół jest Kościołem grzeszników i świętych. I to nie jest jakiekolwiek wyjaśnianie, usprawiedliwianie, tylko to jest stwierdzanie faktu. No. Nikt temu nie zaprzeczy. Ale tutaj jest jedno ważne słowo. Wydaje się, że zły ma większy wpływ. Tak, wydaje się. To jest kuglarz. To jest gracz. A jednocześnie to jest tandeciarz. On nie potrafi niczego dobrego stworzyć. Wszystko, co zrobi, jest mało, że tandetne. Jest zgnite. Ale ubiera się w szatki anioła światłości. Paraduje tak kolorowo i tak pokazuje, kim on nie jest. I że panuje nad całym światem. I dlatego nam się wydaje, że ten cały świat tak naprawdę jest w rękach Jego. No i że Pan Bóg rozłożył ręce, Pan Bóg wziął się za głowę i mówi, o Boże, co ja teraz zrobię? Specjalnie w ten sposób, znowu myślę, że mnie rozumiecie, mówię, by powiedzieć właśnie przez taki język paradoksu. Nie. Bóg mówi do mnie, w Jezusie, ufajcie, jam zwyciężył świat.
Często do tego wracam ostatnio. Nie zwyciężę. Zobaczycie, postaram się. Może zwyciężę. Zwyciężę. Zwyciężył. Szatan został pokonany, ale jednocześnie Jezus mówi, widziałem szatana jak błyskawica spadającego z nieba. Co może? Może nękać, może szczypać, zwodzić, ale on już jest pokonany i on o tym wie. Natomiast do nas co należy? Wybór. Czy chcę uczestniczyć w zwycięstwie Jezusa, czy nie? I tu jest dla nas wyzwanie. Bo Jezus idzie drogą zwycięstwa kompletnie obcą temu światu. Kiedy intronizują królów, sadzają ich na tronach, dają złociste berło do ręki i koronę w diademach. Tak się koronuje królów. Bardziej lub mniej, nie znam się na tym, ale splendor, a że hej. Kiedy Jezus był koronowany, jest pytanie, czy ja takiego króla wybieram, to dali mu do ręki trzcinę, a na głowę mu włożyli koronę cierniową. Jezus ecce homo, chociażby brata Alberta. To jest intronizacja króla, zwycięzcy tego świata. Piłat go wyśmiał. Co to jest prawda? Dzisiejszy świat to powtarza. Wszyscy go wyśmiali, opluli i zabili. Mamy wątpliwości, kto miał rację? Kto był bankrutem, a kto zwyciężył ten świat? Mógł zejść z krzyża? Mógł. Pytanie jest do nas. Czy my chcemy iść drogą Jezusa Chrystusa, który zwycięża przez Ewangelię? I że to jest zwycięstwo absolutnie już przesądzone. Kiedy Jan Paweł II, wrócę do tego listu, którego zacząłem naszą sesję, Eklezja in Europa, rozpoczyna opis sytuacji stanu duchowego Europy, no to ten opis jest dosyć mroczny. Prowadzi nas przez te korytarze mroczne Europy, ale słowem najczęstszym w jego dokumencie, w tym liście, to jest słowo nadzieja. 153 razy. I zaczyna z antropologii bez Boga, milczącej apostazji, zagubienia wśród chrześcijan, lęku przed przyszłością, można by tutaj wymieniać. Zanim to zrobi, właśnie pisze te słowa. Zwycięstwo Chrystusa już się dokonało. I my mamy być świadkami tego zwycięstwa i tej nadziei. Czy Bóg czyni nas upartymi, aby wypełnić Boży plan wobec nas? To jest dosyć ciekawe. To jest właśnie semicki sposób wyrażania. Musimy pamiętać, że kiedy bierzemy do ręki na przykład poezję, no to musimy trochę poznać autora i jego język poezji, bo możemy na opak w ogóle go przeczytać. Prawda? Czy literaturę młodopolską. Chciałem tutaj nawet wam cytować brata Alberta w jego pięknych listach jako kierownika duchowego do Bernardyny. Nazywają Dynko, a siebie tatko. Tatko mówi Dynce, nie daj się zwodzić przez złego. Bo Dynka jest Jezusowa, dobrosiuńka i taka ma być. Koniec. Jasne? To parafrazowałem, ale są kapitalne teksty. Ktoś powie, zaraz, no jak to? Tam jest tyle czułości, tyle miłości i ogromnie dużo stanowczości. Pierwsze, co trzeba by zrobić, poczytać o Albercie, poczytać o Bernardynie, by zrozumieć ten język. Bóg uczynił upartym serce Faraona. Jest tak? Jest tak. Semicki sposób wyrażania przekonania, Bóg praprzyczyna wszystkiego. Tyle tylko, że na tamtym etapie rozwoju
świadomości religijnej, duchowej, było tak, Bóg wysyła wojska, aby wyniszczył to miasto. Tam się dopiero kryje lew. Nie? I wszyscy leje krew. Nie? Tam jest dopiero, Boże drogi. Nie? Od dzieci po starców, wszystkich. Bóg kazał wybić to miasto. Niewiernych. Nie. No to był etap mentalności talibów. No. Jaki Bóg jest pokorny. Jaki Bóg jest cierpliwy, czekając, aż człowiek dojrzeje do tego. I kochani, my jesteśmy, jak powiedział sam Jezus, szczęśliwcami. Wielu proroków chciało widzieć to, co my widzimy, usłyszeć to, co my słyszymy, a nie usłyszeli, nie uwidzieli. My jesteśmy już w czasach, w których przyszedł Jezus. Przyszedł, przyniósł nowe prawo. Pokazał nam prawo wolności, prawo miłości. My zupełnie inaczej czytamy ten tekst. Mówi, nie, teraz ojciec zmienia tutaj, zaczyna lukrować. Tam tak pisze, upartym uczynił. No. Co tu będziemy ściemniać? No można tak, literalnie. Ale tu trzeba sens duchowy w pismach wydobywać. Pan jest Panem wszystkich, ale Bóg nigdy nie jest źródłem zła i przemocy. Nigdy. Nie jest źródłem przemocy i zła. To tak było pytanie o karze. No jednak no ojciec mówił, że to tak konsekwencja, ale pisze, że Bóg karze. No. No pisze. Kochani, kara, oczywiście, że Bóg świadomie jakby staje za tym, za czym. Za czym. Kara to jest konsekwencja twoich wyborów. Wybrałem źle, polazłem w jakąś nieuporządkowaną relację. Ta osoba cierpi, ja zaczynam cierpieć. I mówię, ale żeś się uwziął na nas, Panie Boże, nie? Nie. Jesz owoce tego, co nieuporządkowane. No, prędzej czy później, to jest kwestia czasu. Pan Bóg mnie skarał. Musimy być bardzo uważni, bo jeśli karę rozumiemy jako mszczenie się Pana Boga albo jako wyrównywanie rachunków, to jesteśmy w błędzie teologicznym. Bo po pierwsze, nie da się wyrównać rachunków. Nawet nie próbuj. Nie zasłużysz, nie wyrównasz rachunków. Nie wyrównasz. Jeden grzech, który rani serce Boga, to jest dla nas niewyobrażalne. Nie jesteś w stanie tego odpokutować, odpłacić. On to bierze na siebie. Jezus przychodzi, zajmuje twoje miejsce. Jedyny sprawiedliwy. Dlatego powiedziałem, tylko On, tu było też to pytanie o to, w tym sensie usprawiedliwia. Czymś drugim jest wyrozumiałość. Że jestem cierpliwy, że czekam. Ale zbawić, usprawiedliwić, uwolnić mnie od tego zła. Oczyścić. Uczynić mnie nowym człowiekiem może tylko ktoś jeden. Powiedziałem, Judasz też się spowiadał przed ludźmi. I być może nawet gdyby ktoś powiedział, no wiesz co, no fatalnie zrobiłeś. Tyle mógłby. Nie więcej. A oni mu powiedzieli, o co nas to obchodzi? Tylko Jezus mógł uspokoić jego serce, uwolnić od tego ciężaru. Nie ma kogoś drugiego, kto by mógł nas usprawiedliwić. Kochani, tu jest sporo jeszcze pytań, ale tak jak powiedziałem, większość czasu na samo przeczytanie pytań by było. Przepraszam, że nie odpowiedziałem na wszystkie. Mam zawsze tak, że wolę spokojnie jakoś podrążyć trochę i jestem przekonany, że na pewno w tym, co mówiłem, odpowiedziałem na wiele innych nieprzeczytanych pytań, po części przynajmniej. Była cała seria pytań, może tym zakończę, o zamęt w Kościele, o to, jak słuchać papieża dzisiaj. Jak patrzeć na to wszystko, co jest też słabością, co jest grzechem, co jest upadkiem. To, że wszyscy cierpimy. Ja teraz odłączam temat papieża, bo jasne. Ale patrząc na biedę, na grzech, na słabość, wszyscy cierpimy. Bo ty jeśli kochasz, to cierpisz. Gdyby ci był Kościół obojętny, to byś nie cierpiał. Ja ile tutaj usłyszałem naprawdę troski, takiej miłości,
Ktoś nawet napisał, że jest mi coraz trudniej na to wszystko patrzeć. Zaufaj Bogu, wierz Mu. Kościół przeszedł nie jedną trudną już sytuację. Ale pamiętajmy też o jednym, żeby był dobrze zrozumiany. Nie dajmy się wciągnąć jedynie w kontemplację chwastu. Dbajmy o pszenicę. Zajmij się pszenicą. Wyrywanie chwastu sprawi, że będziesz coraz bardziej malkotentny. On jest. Ale Jezus mówi, poprzednia sesja, pamiętacie, rozważaliśmy ten fragment. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Na końcu, czas jest eschatologiczny, ostateczny, one już trwają. Na końcu ja powiem żniwiarzu, zbierzcie chwast na spalenie. To, co jest złe, będzie spalone. Będzie oczyszczone pszenica od tego, co złe. Ale póki co On chce zbawienia wszystkich. Co do papieża. Nigdy nie usłyszałem, by cokolwiek głosił przeciw temu, jak brzmi nauka Kościoła, nauka wiary czy moralności. Możemy absolutnie mieć wiele pytań do tego, w jaki sposób on głosi, w jaki sposób przemawia, w jaki sposób on to tłumaczy. Pamiętajmy, jest z innej kultury, po raz pierwszy od wieków papież spoza Europy. Ja się uczyłem, będąc wśród takich wielokulturowych środowisk w Rzymie, na Gregorianie, studentami różnych latynosów też poznawałem. Bo nikt, także papież, nie jest ponad nauką moralności i wiary. Ona wynika z objawienia i nikt nie może i nie zmienia objawienia. Bardzo mi się podobał ten tytuł gościa niedzielnego, którym był chyba jako główny tekst wywiad z kardynałem Rysiem i mówi na temat papieża. Ja nie mam ochoty go upominać czy krytykować, ja mam ochotę go słuchać. Dla mnie jest punktem odniesienia Ojciec Święty jako ten, który został mi dany w Kościele i każdy z nas jest tylko człowiekiem. Natomiast gdybym ja sobie zabrał ten punkt odniesienia, no to mamy wiele centrów w Kościele. Wielu wydaje się mądrzejszy od niego. Wierzę, że z łaską, przy naszej kruchości, ja to mówię każdej przełożonej, każdemu przełożonemu, z łaską urzędu jest związana łaska stanu. To znaczy Bóg udziela szczególnej łaski na tym urzędzie. I byli papieże, pamiętamy, to ktoś przypomniał, prowadzili niemoralne życie, bo byli tacy. Ale zauważcie, nauka Kościoła, wiary, do dzisiaj została zachowana i będzie zachowana. Bądźmy cierpliwi, pokorni, pytajmy, mamy do tego prawo, szukajmy, dyskutujmy, rozmawiajmy, ale wszystko w duchu wiary i powierzania się Bogu całkowicie. Także przez ręce tych, którzy nas dzisiaj prowadzą. Gdyby chodziło o jakieś kwestie niemoralne, bo być może takie spotykacie, chodzi o ludzi Kościoła, to Jezus to powiedział u Mateusza. Na katedrze zasiedli wasi nauczyciele. Słuchajcie ich. Słuchajcie. Ale czynów ich nie naśladujcie. W słuchaniu masz punkt odniesienia. Wiesz, co mówi Bóg. Więc nie naśladuj tego. A za nas się módlcie. Wiem, że to robię.